Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a także Korle. Czekaliście na to długo, wracamy do Unrailed w końcu, żeby zobaczyć co tam bliżej, jak daleko dojdziemy, czy nie dojdziemy, czy będzie odcinek jeden, czy będzie to dzielone na dwie części i dzielone i zobaczycie co dalej, wszystko wyjdzie w praniu. Dzisiaj jedziemy do Radomia, jak widzicie. Wcześniej zapytałem Korle, żeby znalazł jakieś ten miasto, co się na S kończy. Uwaga, co Korle powiedział? Słupsk! Słupsk! Żeby nie było, to było jeszcze S. Więc mnie rozwalił, ale zrobił to sprytnie przed tym, jak włączyłem nagrywanie, więc musiałem teraz opowiedzieć, tak gdybyście na żywo zobaczyli. Tak, tak, a no, to opowieści nie jest jeszcze więcej, bo ale były nie. No. Były morskie opowieści jeszcze, nie? No właśnie, dlatego myślę, że te morskie opowieści zostawimy sobie jednak dla siebie, co będę zmniejszał po prostu twój... Ludzie pomyślą, że w ogóle już masz nasrane w głowie i co będzie. Dobrze. Ty tak powoli chodzisz, ja też chcę tak powoli właśnie chodzić. Właśnie testuję taki, ale... O, faktycznie, wow. A chcesz pod płaszczykiem zobaczyć, co mam? Ja chcę zobaczyć, co masz pod ciuchcią. Jedziemy, moi drodzy, jedziemy. I to może być ostatni odcinek, albo ostatnie dwa odcinki. Przed, załóżmy na przykład pełną wersją, nie? Bo tam końcową tak? wersją. Ale już tłumaczę dlaczego, żeby było to jasne. Zobacz, jak blisko mamy tego, kluskę. Mhm, tylko wiesz, podniosłeś... Cześć, co ty podniosłeś? Bo... One player is allowed to pick up the pickaxe, właśnie, tylko ja to... podnoszę pickaxa. Tak, czyli dobra. Co, ja z toporkiem mam biegać, tak? Tak. Ale wiesz co, robimy oczywiście na czas, tak? Zakręcanie... Aha, i tak dalej. Tak, tak, tak. Znaczy, no. Z jednej strony na czas, ale z drugiej, żeby się tak w miarę... O, też... tu. Chcę no. Przypomnieć ci się, twoje tu. Tak, 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 dawno nie było. Z jednej strony na czas, ale z drugiej też, żeby w miarę szybko przechodzić do kolejnych stacji, nie? Tak. Ja rozumiem, że jedziemy właśnie przez te pole, gdzie ty zaznaczam, potem jakoś tam zrobimy przejście przez wodę, bo to widzę, że zobacz, tutaj dość ciasno jest. Więc pytanie, jaki jest plan? Ty, a może plan taki, że do lasu się najpierw dokopię, żeby... O, drzewka, o Jezu, mieć, no? czemu nie mówisz wcześniej? Dobra, już jasne, też nie zauważyłem tego. Bo mówię później, nie? No, o już, masz dostęp, możesz dziabać. To jest tam tak. Tylko nie weź kilofu i będzie dobrze. No. Czuję się trochę jak ten, nie wiem czy oglądałeś... woda? Spoko, już. A gdzie jest garneczek? Tu jest, no. Oglądałeś jest, film Sprzedawcy. Ty mnie pytasz, czy oglądam jakiś film, to coś się ciekawego dzieje na tym który świecie. Który ja widziałem i to pierwszą i drugą część, najlepsze. Sprzedawcy? Tak? A jaka jest wersja angielska? Clark? Nie wiem, jak to jest Sprzedawcy. Co? Jakiś Clark Kent? No jakoś tak to się nazywa, ale to masz ci sami, bo tam chciałem nawiązać, o wiem do kogo, do J.I. Cichego Boba. Kojarzysz utwór Afromena, Because I Got High? Oczywiście. No, Boba? No to właśnie ja wyglądam tak jak jeden z tych tam, Cichy Bob. To nie, czekałem do czego w ogóle zmierza ten wątek i proszę bardzo. No bo Cichego Boba. To właśnie to tam było, nie? W ogóle ten jeden z aktorów ma polskie korzenie, nie? O, ale co w nie sensie, że co, filmu. No że, korzeń że, polski ma. No właśnie zastanawiam się, o co chodzi z korzeniem polskim, co na tym, na podwórku trzyma polski korzeń? Tak, imbir polski. Imbir polski, dobrze. Ostatnio widzowie moi powiedzieli, że o Staszek, ty wszędzie latasz, a Korle nic nie robi, tylko stoi w jednym miejscu, więc dzisiaj to ja będę sobie bił. Ale bo ja zauważyłem, a Korle będzie biegał. Ja też to ostatnio zauważyłem, ale to wynikało z tych wszystkich opowieści, jakie miałem w głowie. Tak, bo tak. U mnie multitasking siada, nie? W momencie. Nie mam do ciebie za złe. Ja nie jestem w stanie mówić i robić, nie? To muszę albo jedno, albo drugie, nie? To. A czy to się odnosi do każdego aspektu życia? Do każdego aspektu życia, przepraszam tutaj. Znaczy, to może jest nawet i dobre, nie? W wielu aspektach. Pamiętaj, że beto bieganie, by the way. Tak, 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 tak. Bo... Drewno? Jest jeszcze... A, że donieść, dobra. Już jedziemy. Dobra, tu już jedziemy. Wiesz, bo... A, ja nie... Dobra, to ty... Wal drzewa, bo jeszcze trzeba śrubkę wziąć. Tak, tak, tak. A może w takim razie się zajmę śrubką też. Zajmij się śrubką. Ja tylko dokończę jeszcze wątek, że chciałem powiedzieć, że ostatnie nasze spotkanie, ponieważ mamy dla was aż dwie premiery. W tym tygodniu już będziemy grali w co? W The Wild Eight. Jak lubicie survival, zimę i w ogóle The Long Dark, takie klimaty, no to no może być coś dla was ciekawego. Dla nas też, bo ja nie grałem, ale Korle kiedyś grał wcześniej. Chwilę także tak. On więcej wie o indyczku, chciałbym zauważyć. Więcej o indyczku tak. niż ja. Także taką grę mamy w planach wam pokazać. A, w następnym tygodniu, no. Mhm. Nie, chciałem powiedzieć, że jak ogrywałem to był Sylwester, więc mogę też z tego powodu nie wszystko pamiętać, co i jak tam działało. Nie? To... Sylwestra? Tak, tak, proszę, tak. I no to dobrze. Wcale nie Wardęga.
A to jest takie tutaj lokowanie. No. Lokowanie tego psa pająka, tak? Tak. No, w każdym razie mamy w planach coś takiego wam pokazać, a potem jeszcze, na pewno kojarzycie u nas taką serię. We Were Here Together graliśmy. We Were Here, pierwsze też graliśmy na streamie, chyba pamiętam, czy coś takiego było, jakaś taka akcja, czy prywatnie graliśmy, już nie pamiętam. Jedynkę chyba prywatnie tylko, no. Prywatnie? Okej. A potem okazało się, że twórcy robią trzecią część, We Were Here. Chyba to właśnie We Were Here Together, chyba jest właśnie trzecia część, bo jest We Were Here Too, We Were Here i We Were Here Together teraz, no właśnie. Ale pytanie, jak to było, twórcy czy twórca? Czy to tam nie była, że jedna osoba tam głównie za to odpowiadała? Wydaje mi się, że chyba tam było więcej osób niż jedna. Nie pamiętam w sumie aż tak dobrze. No nie mieszają. Było to wielkie studio, na pewno, nie? Na pewno to, nie, to. Tak. Odrzucaj tutaj te jeszcze surowczyki. Dobra. A, bo wziąłeś już bolca i nie powiedziałeś, że bolca wziąłeś. Tak. No widzisz? O, ale jest... O. Coś, to dobra, przepuszczam cię. Leć! O! Już. Niech będzie. W sumie taki kierunek stacja, nie? Powoli. Tak, no kierunek stacja, tak. Kurczę, przydałaby się większa ładownia. Co ci się rymuje do stacja? Ubikacja. Ja miałem inne słowo w głowie, ale... Myślałem, że jesteśmy, wiesz, jeden umysł i wiemy, jakie słowa. Myślimy o tych samych pistacja, słowach. Pistacja, już rozumiem, dobra. Pistacja, dokładnie tak. Pistacja. Ojciec pistacja, co? Pilnujesz, o, bardzo fakt. Dobrze. To ja tutaj rypię dalej, nie? Ryb dalej, tak. Ja pilnuję, ktoś musi. O, ale ty co? Życie na ryzyku lubisz, kurczę. A, że zabrałem z ostatniej tej. Zabrałem sprzed nosa. A ty sobie dopiero bierzesz i chodzisz. Nie, ja tu na pełnej wyluzce. Dobra, teraz ja trochę pobiegam, tu podrzucam. Pamiętaj, albo to przyniosę w takim razie wiaderko, bo widzę, że... Tak, pamiętaj, tylko nie weź przez przypadek tego kilofu. Tak. Ja to też porąbię trochę tutaj, żebyśmy mogli biegać ładnie. Aha, bo to też takie surowce tam zanikają z tyłu. A, ale patrz, ale co z przejazdem dalej? Bo my tak sobie tutaj stoimy. W dół może? Tędy przez wodę? Mówisz? A no. Tu dużo drewna potrzeba. Chyba, że mogę się przekopywać na górze, jak chcesz. Tylko, żeby... Dobra, no nie wiem. Jak coś zrobiłem już na dół, dobra, ale... Dobra, to rób na dół. Weźmiesz tory? Tory? Bierz tory, ja tu kopię. Ale kurczę, tylko wiesz, czego... O co się martwię, że jak wejdziemy na dół, to nie będziemy mieli chwilowo tam dojścia, nie? Rzucaj, idź. Ale drewna nie mam, tu. Stawiaj te tory. Tu jest przejście. Tu nie ma przejścia! Jak to? Ja myślę, że tu jest przejście pod pociągiem. O, dobra, może zdążę? Ja będę go trzymał. Dobra, tylko idę. Wiesz, my musimy Dziabie. I tory... Wiem. Wyprodukować Wiem. Tory. Wiem. Tyle damy rzeczy radę. Zrobić. Stój pociągu. Damy radę. Dobra, biegniesz. Stój pociągu. Ale drewno jeszcze trzeba dorzucić. Już nie? Biorę drewno, dorzucam. Do robienia torów. Dobra, też dorzucam. Dobra, to A, idę, czekaj, idę tory. Potrzebuję drewno teraz na wybudowanie Rozumiem. Tego. Wow. Rozumiem. Jedziesz. Dobra. Tor. O, przejdziemy. No, dawaj. No, kurczę. Dawaj, no, tu, jedziesz. Idę tu. No, nie połóż, mogę. Połóż przed. Nie wiesz? O tak, dobra, pięknie. Jest, idę, biegnę. Okay. Ale to szybko. Nie, szybko dobra, przejdź, wychodzę przejdź. Tu. Dobra. No. Dobra, i idź po wodę, no dobra, woda. Nie! Woda! Co za no miałeś biec, nie ile no razy nie mówiłem nie woda! Nie idzie tu przejść. Nie idzie. Co za lamy. Co teraz? No koniec gry. Co teraz? No już koniec. Ale ja myślę, że mamy gotową ścieżkę Zwaliliśmy. Do samej stacji. Zwaliliśmy, no. Wszystko przez ten radom. Tak. Idziemy do Słupska. Słupskas. Dobrze, moi drodzy, tak żeśmy się zagadali, zamyślili, a tu trzeba naprawdę, widzicie, przerwa krótka, człowiek się zagadał, a tu zawsze trzeba pamiętać też o przejściu, czyli jednak było trzeba, wiesz co, tam iść na górze, nie robić jakichś no, tutaj dziwnych No, łatwiej akcji. Było to kontrolować, nie, no bo to Pchaj. Rzeczywiście nie, Pchaj. Tak, próbowałem, tak. próbowałem. Ale nie martwcie się, my tutaj rekonfigurujemy wszystko, co trzeba, tak, chodź Korle, Ale wiesz, będziesz mógł timelapsa zrobić, nie? Timeclapsa w tym przypadku już teraz. Chodź stanąć, bo jak nie staniesz, to ja nic nie zrobię więcej. Musisz stać razem ze mną. Jaka o stacja. Matko. Dobra, to w takim wypadku inne miasto zobaczymy. Zobaczymy ten cały nieszczęsny Słupsk. Słupsk. Znaczy nie, czekaj. Patrz co się wybrało. Hard, no chyba trochę jednak nie. Medium? Słupsis. Słupsis? Stepsis, o dobra. Co? Stepsis.
Steps. O Jezu, z jakimi filmami mi się to teraz skojarzyło, o nie. Z Netflixem. Tak, dokładnie o tym myśleliśmy. Czekaj, bo ciekawe jest to, że to nie było SS, tylko jest IS. Endless Medium. No właśnie. Ale Endless Medium, wszystko się zgadza, nie? Don't craft any tracks for 40 seconds? O, panie. A to kiedyś mieliśmy, ale jak? To trudne jest. Byśmy musieli chyba mieć więcej tak. Czekaj, nie ma stania. Czemu? Nie ma stania. Robimy objazd, tak? Dobra. Czyli jednak lecimy teraz, wiesz co, przez las może będzie najłatwiej. Po prostu tędy dołem, nie? Teraz na czas. Chyba tak, przy założeniu, że tam będzie stacja, to tak. O Jezu, a jak się dostać po tego gluta tam? O. To będzie jazda. O kurczę, no jednak tamta plansza, czy tamta mapa była łatwiejsza, nie? A mogliśmy jeszcze raz jechać Radomiem, ale Radom mi się już nie spodobał, więc jedziemy przez Słupsk. Uraz, razem. Tak? Uraz mózgu. No, więc chyba najważniejsze w tej rzeczywiście było chociaż sobie dogadać, zaplanować, gdzie puszczamy jaką trasę, dopiero potem ewentualnie się, prawda, tam skupiać na czymś innym. Znaczy, tu jest też, co istotne, że przerwy nie służą, nie? Tak. A wiesz co? A może byśmy jednak... Woda? Tak, woda, tutaj zestaw, te rzeczy, a ja już tutaj dorzucam trasę, o. A widziałeś ptaszka? To, nie jednego w życiu ptaszka widziałem, a co? Nawet trzy ptaszki tu latają, znaczy, bo się zastanawiam, czy jak ja mam ptaszki, to ty też masz ptaszki, nie? Mam trzy ptaszki, tak. A. Ptaszki mają ptaszki. Wszystkie staszki? Wszystkie staszki mają ptaszki, znaczy te, które znam, a znam jednego, no to mają. Ta niezręczna cisza później. Nie, bo się zastanawiałem, czy znam staszka bez ptaszka, nie? Wiesz, no teraz już nawet mam dwa, można powiedzieć, nie? Chcieli nam zabrać przecież ptaszka. Co, to jest ciekawa historia w ogóle, że Google chciał nam ptaszka zabrać. Faktycznie, dwa, tak, już rozumiem, no. Ale jak się szybko wycofali z tej kastracji, tak, nie? Tak, tak. Dla tych, którzy nie wiedzą, to YouTube tam wymyślił nagle, że zmienia system przyznawania tak zwanych kanałów zweryfikowanych, czyli dawania tak zwanych ptaszków, tak? Mhm. I stwierdzili, że co, że... nie wiem, jaki mieli główny powód tego, ale coś było na zasadzie, że... O, no bo to teraz to było za łatwo, że to bardzo łatwo było nie potwierdzać osób, które mają te kanały nawet zweryfikowane, że to dochodziło do błędów i wyłudzeń, a pewnie YouTube nie ogarniał i oni wymyślili nowy system, ale to oznaczało, że wszyscy obecni tracą te ptaszki i od nowa muszą o nie zabiegać przez jakieś nowe weryfikacje i zarówno ja, jak i Korl dostaliśmy informację, że straciłeś ptaka i przejdziesz kolejną weryfikację. Nie jesteś sobą, tak? Tak. Ale potem był bardzo duży outrage, ludzie się wkurzyli, twórcy się wkurzyli, no i cóż. No i na szczęście nie oddali. Ptaszki wracają. Tak, ptaszki wracają do łaski. Znaczy wracają, no nie znikają ostatecznie. Może tak właśnie, tak. Nie znikają. No, ciekawa sytuacja. Mhm. Tak chcieli nas zrobić w jajko. Dajesz radę tam bardzo ładnie, widzę. W dół już możesz spokojnie. Zastanawiam, czy już do ciebie jechać, ale jesteś tym razem gotowy, tak? Ja tu już jestem, wiesz. Kurczę, bo moglibyśmy poczekać z tym kraftowaniem, ale chyba nie ma co ryzykować, nie? Bo nie wiem, bo ty chcesz te 40 sekund, o. Albo wiesz co, to ja zrobię po prostu dłuższy tor, jak on będzie długi, to wtedy... Dobra, to rób dużo torów, żebyśmy 40 sekund nie produkowali tych torów i damy radę. Nie wiem, czy mi się to uda, ale okay. Próbuj, wierzę w ciebie, chociaż raz w życiu w ciebie uwierzę. Myślałem, i może się uda. Że to jakieś te... No, co? Nieistotne. Nie, ale nie, co? Nieistotne. 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 A gdzie zostawiłem siekierkę? Tutaj. Czekaj. Dowalić tego jak najwięcej. Tu tak. I tu. I kraftować. I od razu tory. To ja muszę teraz przyspieszyć. O kurczę. Tylko co? Środkowym. Środkowym. Jak środkowym. Środkowym. Jak sik? Tak. Sik środkowy. To takie z medycyny zagadnienie jakby. Tak, co, tak, nie? Tak. Załapałem. Tak. Zawsze środkowy strumień. Środkowy strumień, poproszę. Najważniejszy tak. Fetysze takie miały te panie. Tak, to i co? Jeszcze? Jeszcze ładujemy? Aha, bo ty właśnie tutaj właśnie nie wiem, bo nie ma już żelaza, więc chyba już nie ładujemy. Już dobra, nie ładujemy. Dobra, już dobra. Teraz okay. Czekamy na to, co się wydarzy. Wiesz, bo ja patrzę i ty nie masz w ogóle dostępu do żelaza, przez to, że tutaj są lasy, więc ja myślę, że idź po siekierkę i kop sobie w lasach, bo nie będziemy... Siekierkę... Tak. A że tutaj... No bo zobacz, nie ma. Dobra, już. To będziesz pilnował teraz toru? Jest teraz ja pilnuję. Sekund... Ale to wiesz, to damy może radę. Żelazo mieć przy sobie, tylko nie załaduj na lokomotywę, nie? Dobrze. Znaczy na skład. Okej. Okay. Co, wszystko przygotuję tutaj, przerzucę bliżej. 30, 31, patrz, jeszcze tylko 8 sekund wytrwać. Kurczę. Ale to wiesz, żeby to zaczęło szybko produkować, nie? No. Bo on musi... Ale to stój już tam przy tym. Stoję. I niech produkuje tor, mamy. Jest, zrobione. Dobrze.
jedziemy. Dobra, i teraz będzie trzeba dostawić szybko te tory. No. To widzisz, my tutaj jurne chłopaki. A, tylko faktycznie wiesz, co ja ci muszę dorobić, bo tu drewna mamy mnóstwo. Gdzieś siekierka zaginęła, a jest tam. Drewna mamy mnóstwo. Co? Nie mam przejścia. Tam, jak to a, nie masz? Dołem. Aha, bo tu, dobra, a kto krzywo postawił zawsze? A miał być siur? Wiesz co? Środkowy już. Siur? No idzie środkowym siurem, tylko tam pierwszy nie był Ario siur. Jeszcze musimy, dobra, wiesz, wiaderko tu jest. Tutaj. Ja okay. Wiem, bo z żelazem brak, tu w ogóle torów nikt nie robi, zaraz będzie tu. A mówiłem, weź siekierkę i kop do żelaza. Nie, no to już masz dokopane wszystko do żelaza, no. Gdzie? No tam, koło stacji masz żelazo. A, bo ty chciałeś tego kopać. Nie zauważyłem w ogóle tego żelaza, bo myślałem, ale o tym. Ale wiesz co, faktycznie nie wiem, czy to nie jest błąd, że się nastawiłem na tego. Znaczy, tu będzie łatwiej do pociągu dostarczyć je, nie? Ale z tak. drugiej strony może później brakować, jak już będziemy na tej stacji. Dobra, czekaj, bo czuję, że tutaj jakby mamy za mało tak, tych surowców. Tak. To trochę za wolno idzie. Ops, czaj, przepuść mnie, idę w wiaderko przeniosę. I weź, przeniosę. Tam jeszcze jest trochę drewna, możesz zabrać, bo tam, żeby tam, wiesz, nie zabrakło nam. Dobra, ja ponownie pójdę. Drewna tu? Tu drewno, o a, tu dobra, daleko. To ja tu zostało. Ach, tam masz. No. Dobra, kopię dalej żelazo, bo Opaj. Zaraz będzie trzeba. Ja idę tory stawiać dalej. No to ten dalej. Słupsk nie jest aż taki zły, nie? Słupsk Dobrze. No nie jest zły, ale wiesz, to bardziej byliśmy przygotowani, a nie jakaś taka lama na start, że... Z pozdrowieniami dla wszystkich ze Słupsk. Oczywiście. I z Radomia tak. też przy okazji, a co, niech mają. Też. Radom SS. Pozdrawiam. Tak była mapa nazwana. Pozdrawiamy z tego, z Niemiec, prawda? Jeszcze przy okazji. Zaliczyliśmy bolca, będziemy mieli, to lecimy już. O! Dobrze, tu można przestawiać w ogóle, że ogarnęliśmy, że to się da. Faktycznie. Dobra, ja tu żelazo biję, żeby był dojazd na stację, bo... Faktycznie. Kwok. Faktycznie. Mamy tak z akcentem. Bolec, to cieszy. Tutaj, weź to wiesz tutaj, co, tylko tak, wiesz nad czym się zastanawiam? Czy starczy nam w ogóle żelazo z tej kubki, żeby dojechać do stacji? Ale chyba starczy, mam nadzieję. No, jak nie starczy, to uwiąd starczy tylko. Zostaje nam, ale mam nadzieję, że damy radę. Drewno. Przepuść mnie. Przepuść. Kurde. Tu. Wąsko tu. Kurczę, wzdłuż rzeki czy środkiem, ale to wtedy ucięł drzewo. Ja to jeszcze walnę, o, żebyśmy nie mieli problemu z mijaniem się. Ale to i tak, nie wiem. Tu na środek. Tak. Gdzie? No, tu? Tak, zawsze, żeby było przestrzeń po lewej i po prawej. Ja wiem, tylko że teraz nie będzie, bo tu... Tak. Ale tu drzewa tam będą nam... A gdzie jest siekierka? Idę po siekierkę. I już to diabli. Ja idę po żelazo. Proszę bardzo. No, to mi chodziło. Czekaj, wiadereczko sobie wezmę. Wiadereczko, powiedz przecie. Powiedz przeciek. Wiadereczko. Przeciek. Tak. Najważniejsze to jest, żeby mieć chociaż jedno obok przejścia, chociaż jedno, żebyśmy ewentualnie musieli się mijać, ale tak, żeby tak, było. Tak. Na czarną godzinę, tak. Niczym wungiel tak na lokomotywie. Bo to albo jest ważne w tej grze. Z ładowni. Tam, ale boję się o dalsze zbiory żelaza, bo to jest koniec żelaza. Ale już nam, no pytanie, ile się tam wygeneruje po drugiej stronie, nie? Oby się wygenerowało sporo. Ja tutaj będę dorzucał, więc już całe żelazo wrzuciłem, nie ma więcej żelaza. Ja mogę zacząć to już drewno kopać, bo czuję, że tam będzie więcej żelaza po tej stronie, tutaj zaraz lepiej... że jak nam wygenerują później, o to chodziło. Bo tu trochę słabo. Dobra, wiadereczko rzucę. Ale nie zakładam, żeby to było takie wredne, że nie będzie, nie? No oby, bo może być naprawdę słabo, słabix. Te drewno z tamtej strony świata jeszcze jakoś przenosimy, czy nie? A, ty już nie, budujesz? To co? Czekaj, wiesz co, pozbieram co? Tu obok. Spokojnie. Już, mówisz, dobra, to całe rzucamy. Ale jesteś odważny, nie? No. Jeszcze zapas zrobiłem, dobra. Zobacz. Topory z dłoni. I oby było wszystko tak, jak trzeba. Jeszcze... O, faktycznie mamy zapas. Trzy bolce. A co my mamy za wagony? To doszło. To zamienia... Produkcja chyba nam niepotrzebna. Nie. Lepiej ulepszenie, nie? To za cele. Increase efficiency też nie. Nic nie wiesz było. Co? Robimy ja bym był klasyk. Za samym ulepszeniem jednym, tak. I później będziemy mieli to na wagon drugą. Od razu. Weź drugą. Aha, to też coś ulepszyć? No oba. Dobrze, ulepszyć, bo to na długo nam starczy, jak mamy tak, po prostu generację. Do końca gry. Tak. Wiesz, że wodę też można ulepszyć. Tylko nie wodę. No. Tylko nie wodę. Patrzę. Ten wagon, tak. Właśnie. I to nam powinno starczyć. I teraz jak zbierzemy trzy bolce, to możemy od razu new engine. Bo ty tak założyłeś, że teraz trzy będziemy mieli. No dobra, to teraz już rozumiem, czemu aż tyle ulepszeń zrobiliśmy. Bo żeby było też wyzwanie, że musimy tego bolca zrobić. I uwaga, keep your crafting wagon... przenieśli nam narzędzia. No powiem ci, że jest ambitny pomysł. Keep your... To też jak z filmów coś, nie?
Czyli musisz zająć produkcję na 9 sekund. To nawet dobrze wyszło, że ulepszyliśmy te. Chociaż z tego, co czytałem z aktualizacji, tutaj widać, zrobili czytałeś kilka rzeczy. Aktualizację? No, to z tego, co wyczytałem, te misje teraz dostosowują się do ulepszeń wagonów. W sensie, tak? Że, żeby nie było za łatwo, tak. Aha, o, no proszę. Że jak masz ulepszone wagony, no to ten czas jest tak przeliczany, że nie ma, że sobie schapiesz jakieś tam mega wagony i później to z palcem w nosie? Morsie od tyłu robisz. A musiał przemycić tego morsa od tyłu, no musiał. Wybaczcie mi, no, ale nie chciałem, żebyście to wiedzieli. Morskie ale... opowieści musiały się przewinąć. Tak. No. Jak dziecko. Dobra, wiesz co? To ja tu pilnuję, żeby było 9 sekund pracy, a ty. Dobra. Zadbaj o tory. Ale w sensie, że. Oto. Ja, w sensie, przestrzeń dla toru. Już, proszę bardzo, zobacz. Z paluszkiem w morsie od tyłu, jak to mówisz. No. Gram tu na czas na razie. A, idealnie. O. Bo jak wiecie, to już tak, im dalej lecimy, tym on szybciej jedzie, więc jakby wiecie już, jak to się przelicza ładnie. Tak. Tam, o, zrobiłeś ładne dojście. Tu się niestety nic nie zmieniło. Tak, chciałem to, żebyś dobrze. Do kaczuszki mógł sobie wskoczyć. Do kaczuszki. Przy czym teraz, tak się zastanawiam, chociaż nie będzie chyba brakowało nam lasów, nie? Mam dużo jeszcze tego starego drewna. Dużo mamy, zobacz, tu bardzo fajnie, tylko tam trzeba kopać na środku to cieszy, właśnie, to cieszy. Tam później. Co to za mgła? Jakoś tak coś dziwnego się stało. A gdzie jest, siekiera, dobra, to ja to, wiesz co, to pokopię trochę tutaj drewna. Tak, bo przydaje. Pościnam, drewna się nie kopie, ja wiem, bez przesady, tak, wiem jak to działa. Nie ma złodziei na szczęście. Drewno się przyda, mimo że mamy zapas drewna, zobacz jeszcze z poprzedniej zabawy. O, zaraz gdzie tu. Aha, już. Ja sobie ambitnie, wiesz, uciekłem tam gdzieś kopać, że nawet jak coś, to rączki mam tutaj i nic nie zrobię. Że to wszystko na moich barkach, tak? Tak. Ale mogę po bolca skoczyć. Tak, nie zasłużyłeś na bolca. Aha. Mamy to! I patrz, już mamy trzy bolce. Jak dojedziemy, mamy trzy bolce, mamy nową ciuchcię. Wszystko pięknie. Faktycznie. I nawet będziemy chyba już brali nową ciuchcię, nie? No, oczywiście. Zobaczymy na ile... Bo ona teoretycznie, jak wtedy nowa weszła, to zwolniła. I czy tym razem też tak. Zwolni? No, ona na początku chyba ma jakieś tam minusy. Albo no, zobaczymy zresztą, jak to jest zrobione, tak? No, bo to też nic nie... Ja tak założyłem, że górą będziemy jechać, a jak się okaże, że jednak na dole jest przejazd. A, no to ale się nie, okaże. Na dole jest za... Patrz, jednak dobry strzał miałem, bo dół jest zablokowany. Dobry strzał morsem. Gdzie zostawiłem, powiedz mi, siekierkę? Widzisz ją? Jestem ślepy. Ja mam. Aha! Wszystko się ale to tam masz jeszcze trochę drewna, żeby dostarczyć, nie? Mam. Tory. No. A ile teraz się mieści? Chyba 5. 4, 3? 5. A 5, chyba czyli o 2 ulepszyło. Wszystko jest 5 chyba, no. No bo myślę, że powoli możesz to na spokój... O, a co to za jakaś dziwna postać na dole? To złodziej? Tak, to są... Jakby... Jak to? Nie widziałeś już po kolorze zawsze, mówiłeś, to taka dziwna ale postać. Nie miały one wtedy takich kapelutków, te ci złodzieje? Oni zawsze tak wyglądali? A teraz mi dałeś zagwozdkę. Kurczę, byłem pewny, że mi się to wydawało, nic się nie zmieniło. To wcześniej wyglądali jak tacy bandyci czy coś, a tutaj to tak... Nie do końca bandyci. Może temu trzeba pomóc, nie? Jakoś. Wiesz co, bo tu widzę dużo czarnej góry i pytanie brzmi, gdzie będzie przejście? Się okaże tym wąskim kanałem tutaj po wodzie i co będzie no wtedy? No chyba tego by nam nie zrobili ludzie ze Słupska. O! Ludzie ze Słupska? Nie, ja nie wiem, jak to są ludzie ze Słupska. Ale nie, bo musisz S dodać na końcu. Słupsksa. Tak, faktycznie. Dobra, ja wezmę od ciebie te, albo nawalaj te drewno, bo się przyda, ja idę po tamto drewno. Nawalę to. Wal drewno. Myślę, że możesz też pościnać tam na dole, będzie bliżej, chociaż tutaj też będzie blisko. Niech będzie. Czy bardziej się zastanawiam, czy nam wystarczy tego drewna, bo jeżeli wystarczy, no to na dół jest trochę trudne dojście, nie? Tu możesz policzyć, chyba jest 6 może nawet do wrzucenia, nigdy tego nie liczyłem, powiem szczerze. No teraz będzie przyspieszać, wiesz o tym. Teraz szybciej będzie jechać. Ale też szybko produkuje, naprawdę takie ulepszenie to moim zdaniem to akurat jest najlepsze, tak, co można najlepsze, na początku najwygodniejsze. Wrzucić. Tak. Bo to jest akurat idealnie. Nie, górą musimy jechać zdecydowanie, bo nadal to byśmy się tam zamęczyli. Tylko się właśnie zastanawiam nad tym, o patrz gdzie jest stacja, to idę chyba tam zaraz. O, no ładnie, wygrać. Dobra, to dziabaj tam, już tylko dokończ tutaj, ja tu pozbieram drewno. A co to był za dziwny? A, jak się zderzyliśmy. A ja nie wiem, ja mam cicho głośniki, jak z tobą gram, bo ja mam taki klakson, nie? Ja chcę ciebie słuchać, a nie. A, dziękuję. A nie jakiś ale pierdół. Patrz jak ich tam zamknęło na dole, to fajnie w sumie wygenerowane, dobrze. Ale to Słupsk sam w sobie, Słupsk
sam jest... sobie jest więzieniem, nie? To... Tak, ale jest nie ten, nie sprzyja bandytom poziom tego, jak to się mówi? Wszystkie rowery w Słupsku są bezpieczne, tak może. No tak. Przestępczość, o, poziom przestępczości jest niski w Słupsku. Tak. Dobra, tu dorzucimy jeszcze wody. Nalejemy sobie wodę na później. Tak się zastanawiam, czy tu jestem w stanie coś zrobić na później, na przykład mostek na następne takie... Bo już teoretycznie do stacji możemy jechać, tak, jedyne co, jedziemy. Że musimy sobie zabezpieczyć dużo żelaza, nie? No tam zobacz. O. Patrz, wyświetla się tak, coś przy tak, tym, tak, no. Tak, już biorę. Rzucę ci to tutaj. Trochę. Zrobię nam tu przejście, ja jestem... a nóż będzie trzeba jechać na dół. O, ja tu jestem, że jeszcze chciałem zachować trochę tego żelaza stąd, tak? Ja się zastanawiam tutaj, czy nie będziemy jechać później na dół. Jadę do stacji. Ale... Dobra. Przy czym z łączeniem nie ma się co spieszyć, nie? Czy ja się kiedykolwiek spieszę z łączeniem? Chyba, że z tobą, telefonicznie. No ze mną, to tak, no właśnie. To aż za podlejesz? Szybko. O, no, już próbowaliśmy jestem. Się ominąć i idealnie. Już jestem z konewką. Dobrze. Konewka, to taka łącząca F-ka, nie? Connected people, tylko że F-ka. Connected F-ka. Pozdrawiamy wszystkie F-ki, szczególnie jedną. To ja dorzucam tutaj te tory. Mówisz, że ten kawał o tych ludziach na dole był aż tak mocny, że trzeba Oj było nie, go wyciąć? Trzeba było to wyciąć, powiem ci, że tak słaby dowcip, jak tak dawno słyszałem tak słabego dowcipu, bo już mors od tyłu Dobrze. Był bardziej odpowiedni. No, tam już czerwony wchodził. Tak jest. Tam żółty, kolorowy dolar każdy wchodził, tak, dokładnie. No, ale jesteśmy, patrz jak idzie nam całkiem. Wiesz co, ja tu będę tory zmagazynowywał, o, żeby tam się cały czas robiło. O właśnie, jak co mnie żeś przesunął? Co to było za posunięcie? Właśnie, nie wiem, to był taki mega posuw. taki naoliwiony mocno, nie? Oj tak, nie wiem co się wydarzyło, ale mamy bardzo dużo tego zestawu. Przenoszę dalej narzędzia. Czekaj, ty mnie kopnąłeś i narzędzie straciłem. A, przepraszam. Wiesz co? Zbierzmy ten... No. Oho! To już ten moment? A, już Ty musimy? Nie? Już musimy? No, chyba już możesz dostawić. Chyba. Tak? Ja dostawiam? Dostaw. Okej. Okay. No, ja wezmę narzędzia i spróbuję jeszcze... Tam tory mamy do przerzucenia, bo ja nie... Nie, tory chyba nie znikają, nie? A, ile torów żeśmy zebrali. Dobrze. No i co? Uciekły. Jeszcze zobaczę tylko, co tu mamy. Duszek jest, ale to chyba nie ma co. Dalej nie rozumiem, jak zwierzęta miały nam pomagać. Do tej pory nie czuję Ktoś tego. Ktoś podpowiadał, ale tak? nie zwróciłem uwagi, że ten wagon się robił biały z czasem, jak tam był podłączony. To, ale nie wiem, co ta białość dawała. Też nie wiem. Nie zbadałem tematu tego dziadostwa. Chyba, że to jest jakaś forma przekazania, że my mamy więcej energii. Bo... A, nie będę wnikał. Nie wiem. To jest... Zbyt duże powiązanie, to znaczy zbyt zaawansowane. Ale duszek jest no mega, jest bo duszek. Przechodzenie obok wystarczy, że robisz wtedy takie podwójne, a nie potrójne, bo już możesz sobie mijać tak, ten. Tak. Ale co? Aż 3 kosztuje dlatego. Tak, drogie. Zbierzemy oczywiście Wild Wild West, Engine, proszę bardzo. New engine. Inżynier. I jest! I możemy teraz dorzucać więcej nowych rzeczy. I zobacz, zwolniło chyba trochę, nie? A tak, 115, no to faktycznie warto się spieszyć z tym. Jedziemy. Szkoda, że to nie jest gra mobilna, bo byśmy mogli za pieniądze kupić wtedy bolce, nie? Kurczę, jak zmyślił, jeszcze nie płacz, bo jeszcze tak zrobią. Dobra, to idę ścinać drzewa, bo tu widzę, że tu Keep musimy się... Keep commodities suffer from bandites. Spoko, to nie ma problemu. No, to bardzo ładny ten, bandites, bardzo... Nie? Powiem ci, że to będzie bardzo łatwy bolec. Do zrobienia. No ten z bandites będzie łatwy, ale tak. Jak resztę... Wow, ile my tory, mamy tutaj... Tory? No. Jeszcze nam dali to torów trochę. Budować. Tylko wiesz, mnie zastanawia inna rzecz. Torów mamy dużo, a jak z dostępem do żelaza? Bo nie widzę w sumie... Ja też nie, jeszcze nie skupiałem się, ale tam na razie na czas lecę. My nie mamy zapasu żelaza. O, tu coś jest na dole chyba. Tak, leć na czas. Czyli ja tego wybuduję teraz. Zobacz, ile tego będzie. Tylko, chyba nigdy tyle co? Nie budowaliśmy. Jakoś tak mocno przyspieszył. Czekaj, nie buduj tyle. Ja nie wiem, czy tor nie przyspieszy. Przecież on był 115 na stacji, a teraz no właśnie, 37 co nagle. Co za oszustwo. Dobij się, możesz dobić się dłuższy do tor tego? Masz tym... Do czego? Do metalu, żeby mógł zacząć kopać metal. A, już jest, no. Dobra. Czy to nie jest jakoś wiadro. Tak, że długość toru wpływa... Dobra. Długość toru wpływa na szybkość? Nie, on po prostu tak zasuwa, nie obserwowaliśmy go wcześniej, dlatego. 115 było chyba jakimś resetem, ale wróciło. I teraz już nie wiem, widzieć nie zwróciłem uwagi, czy to jest dużo, czy to jest mało. Tak. No będzie trzeba na obróbce zobaczyć, jak to wygląda. Dojdziemy na obróbce.
I znowu wytniesz. Nie, no to już zostawię. Dochodzenie na obróbce już mogę zostawić. Przydałoby się wyciąć, nie? Takie rzeczy, jakie my robimy na obróbce, to... Timelapse, czemu tyle czasu trzeba... Czemu tyle czasu trzeba na obróbkę poświęcać? No jak trzeba wycinać te rozmowy, cenzurować, no, to później schodzi czas na to. Tak? Ładne, zamiast poświęcić na nagrywanie. Nie ma lekko w tym świecie. Wiadereczko, nie wiem, gdzie tam jest stacja. Dostarczysz, czy? Gdzie jest? A, wiadereczko. Też nie, ale to znowu liczę, że mój nos tutaj do czegoś nas doprowadzi. Twój nos? Mhm. A tu ktoś nie ściął jednego kaktusika i tak na środku sterczy i kurczę przeszkadza. To była taka atrakcja turystyczna, patrz, no. Nie chciałbyś ominąć kaktusa, jakbyś jechał? Słup z ksu? A ciekawe, skąd teraz tam, znaczy dokąd dojeżdżam? Patrz, jak tam zaganiacze kamelów są. Widzisz, i są tacy, takie bandyty w kapeluszu, no. El bandito! Bo jakiś kawałek zaczynał się od El Bandito, coś tam, tell me why, tak. coś tam, ale to było, czekaj, jak to, to z tych takich a la studniówka i tak dalej, to tak, takie klimaty, no. Tak, jak tam było te, Twist Again, i to był taki hit, który jak DJ na studniówce puszczał, to on chyba 12 minut grał i miał wolne, tak. Let's Mógł Twist Again? Napić. Tak, bo to było takie, znaczy się zaczynało come on everybody, come on, tak. Ja wiem, bo już to oznaczało fragment mniej więcej imprezy, w której się źle czułem. Już gdzieś tam zmęczony byłem, wystarczająco. A, w ten sposób się źle czułeś, już zrozumiałem, o co chodzi z tym złym samopoczuciem. I DJ też już chyba był zmęczony i puszczał ten kawałek, ja wiem, bo miałem na Winampie ten kawałek. Już nie mam, żeby nie było. Tak, widzę. I miałem ten kawałek na Winampie i właśnie wiaderko? Chyba 12 wiaderko? Minut czy coś. Wiaderko? Masz wiaderko? Gdzie jest wiaderko? A, żeby uzupełnić. Już podałem. A, jest, dobra, okej. Okay. Tylko, że jest puste, no. No to u nas zawsze na tych wszystkich zabawach to najczęściej to już jest koniec, śpiewali, to już był koniec imprezy. Ale to koniec, to już na typowy koniec, no. A to było takie, że taki koniec dla tych tańczących za dużo. A tych zmęczonych tańcem, nie? Tak, bo o tańcu oczywiście mówimy, nie? Tak. No. Były takie, jak tam już Shakira wchodziła, albo Cher, to już wiedziałeś, że trzeba kończyć. A teraz tu Shery inaczej robimy, nie? Shery się zmieniły troszkę. Tak. Myślałem, że Shery Lady, że jeszcze cofamy się. Shery Lady. Czekaj, to jest Modern Talking, kurczę, pamiętam. Mhm. Się słuchało takich rzeczy, tu połowa widzów nie wie, o czym my w ogóle mówimy. Ale się zastanawiam, czy w czasie właśnie, jak takie zespoły były, czy wśród tych zespołów któryś był traktowany jak aktualnie, powiedzmy, nie wiem, Justin Bieber, nie? Że taki na zasadzie, że tylko dla... Że był hejt, nie? Mhm. Tak. Nie było jakby robić takiego... zakręt, czy nie? Jeszcze? Jedziemy, czy damy radę? Jedziemy. Więcej ale emocji. Przebijemy się... Nie, ja bym zrobił zakręt. Dobrze, zdążymy zakręt. Się przebić tam jeszcze. Wiesz, jaki jest budować. Zakręt po niemiecku? Die Kurczak? Kurczak, bardzo to brzmi po niemiecku. Zobacz, jest stacja. A wiesz, że to oznacza, że musimy budować mosty? Tylko się zastanawiam, gdzie najlepiej ten most jeszcze stawić. Dobra, to zastanówmy się, zanim będziemy głupoty gadać. Czy idziemy dołem przez skały, czy idziemy przez... Przez co? Tutaj, na dół przez skały. Tu, o aha, tu. Nie, bo mi S wycięło i tak się zastanawiam. Przez... Na dół przez skały, o ja! No, dobrze. Jakie dobrze, że ja cię jednak rozumiem, żeby się nie zawiesić na pół godziny z tym. Co? Co ty chlałeś? Co jarałeś? I jeszcze tak głośno by się rozpatrywał, tak? Tak. Co za problem się tu przewinął językowo. Ale chyba, powiem ci, chyba wymyśliłem, chyba tędy lecimy, nie? Jak coś czujesz, to jest dobre miejsce. Czyli? No zobacz, tam cię kopie, tędy będziemy puszczać. Czyli co, most... Aha, ale że pojedziemy tu górą i tam na dół, czy tak, że... Tak, aha, tak. Czyli warto by było u góry zrobić trochę też takiego... O, ale wiesz co, my nie mamy jeszcze dojścia do drewna. Mamy, za sobą. Potem. Znaczy tutaj zwal te drewno, póki jest tutaj jeszcze blisko. Nie, ja bym wziął za te, się już zabrał, bo i tak jego będzie tu dużo. Dobrze, jak chcesz. Jednak... Tylko nie wiem jak z noszeniem, ale to mój, że zaopiekujesz się chwilowo torami. Tak. Tylko trochę drewna nie mam, więc... No ja jeszcze ma? Buduję, tylko się zastanawiam, czy nie będę musiał tu poszerzyć jakoś tego przejścia. Ale widzisz, Korle, jest... jakie ja robiłem sznurówki. Takie, widzisz, takie z ostępem trochę, nie? Że takie masz miejsce tu na środku, nie? Ale że co, że to ładniej w obróbce wygląda? Nie, czy że jak mijasz taki pociąg, to łatwiej minąć. No bo masz...
on jak zawraca, to i dalej możesz dojść z obu stron. Tak, ale więcej przestrzeni zajmujesz, nie? To jest taka mikroperfekcja. Wiesz co? Jedziemy, nie masz to tamto. Ty lepiej o tych mikro rzeczach nie opowiadaj. Nie? A to jest jakiś trauma z dzieciństwa? Czy co? Nie wiem, tak się zaczęło. Nie, mikro USB, nie lubię, wolę C. C, no wszyscy, najlepiej 2C, nie? No. No wszedłeś z kałem, no to ja teraz próbuję jakoś to udobruchać, tak? Nie, ja wiem, przy mikrotransakcjach jesteśmy wciąż. Tak, to bardzo mikrotransakcje. Wiem, że mikro nie lubię, nie? No mikrotransakcje, tak. O, teraz będzie tu. Może byś mi tutaj pomógł? Ale widzę, że masz tor. A co mogę ci... Znaczy, jak ci... Nie wiem. Co jest wiem, ci do... Aha, pomóc. Dobra. To ja wymyśliłem, że nie masz mi jak pomóc w sumie. Wiesz co? Ja bym tu dorzucił... Czemu tu nie ma przejścia? Tak, o nie, tam nie ma przejścia. Górą musisz. Opatrz. A to jest bardzo co, źle, nie? To idę przy tym... Aha, bo ty chciałeś, żeby tu środkiem. A, bo ty jeszcze tu poszerzyłeś. Okej. No, żeby zabezpieczyć ewentualnie. Tylko tutaj. To już jest błąd, bo zobacz, bo tutaj będzie zamknięcie przejścia. Więc jak tu pójdziemy, to tu będzie io. Mocno. No, dlatego zawczasu trzeba tam wybudować tor, tak żeby sobie ciuchcia przejechała i my się nie będziemy martwić. Dobra, a możesz dodać tory? Bo ja tu kopię na razie. Mogę dodać, chociaż powoli bym musiał. O kurczę, ale czekaj, to będę... I teraz myślę, czy nie do ściany go teraz, czy jednak prosto? Bo potem... Nie, dobra, prosto jedź prosto. Będziemy dobra, tylko przy górnej ścianie. Ja musiał, wiesz, po wodę skoczyć. Nie dobra, mogę skocz za długo myśleć. Znaczy, plus jest taki, że ten pociąg nie jest jakoś wyjątkowo długi, nie? Pociąg może i nie. O. Ale dobra. Maszynista. Ale maszynista jest bardzo długi. Czyli ja robię to tak, że idę tędy i puszczamy go... Tylko wiesz co, ja bym musiał szybko, o tak, na gwałt, tak, lecieć, o. Gdzieś ja tu buduję. Mnie? Bo ja po drewno na południu, dobra. Bo zaraz nie będziemy mieli drewna do budowy. Dobra. Aha, bo tam już całe drewno poszło. No tam już tylko jeden taki balocik jest, to może ten już balocik... Już go biorę nawet. Balocik do... O kurczę, czy nam nie zabraknie drewna? O. No, nie, pomyśleliśmy chociaż, o tym. Co? A no. Nie, bo jeszcze musimy wybudować, jeszcze most trzeba wybudować. Tak. O właśnie. Ile my mamy torów w zapasie? Kurczę, może miałeś rację, że trzeba było tam. Nie zwróciliśmy uwagi na ilość, a wiesz, to w ogóle drewno tu już nic nie ma, o kurczę. No dobra, ale może da radę. Spróbujemy zrobić taki bardzo ograniczony, znaczy bardzo ekonomiczną wersję, nie? Czyli, że te podkłady... A można budować od strony stacji na przykład, tak żebyśmy już teraz mieli... Co znaczy od strony stacji? Nie musisz budować... Aha, no trzeba będzie postawić dwa te, ale to minimum. Tak, o, dobra, idź. Weź ze sobą od razu te, a czekaj, a żelazo gdzie my mamy? Bo tak, gdy się drewnem zmartwiliśmy, a żelazo też tu za wiele nie ma. O kurczę, faktycznie. Pobudujesz tory? Ja już mam tak. Przestrzeń na żelazo. Dobra, znaczy cały czas buduję tory, ale... Ale już trzeba, tak, ale jak nie? Tu nie wywrócę, nie zawrócę, bo będzie skręcał. O, jest, dobrze. Pyk, pyk. I teraz, żeby było miejsce, to pyk tutaj. Aha, ale ja myślę, że trzeba chyba spróbować do stacji już dobudować, żeby on sobie dojechał potem pojedynczym, zamiast robić tam jakieś dojścia, nie? No tu już nie ma opcji, tu już trzeba po prostu jechać do stacji bezpośrednio. Tu już nie ma, a czekaj, tu jest przejście? Tylko żeby cię no pociąg... właśnie. Nie sądziłem, nie wiedziałem, czy to jest przejście, więc tak trochę zygzakiem jadę, żeby tu można było przejść. Aha, o, bym się pospieszył, kurczę. No, ale tam wiesz, stój też tak na straży. Stuję na straży. Ładuję jeszcze żelazo. Moralności. To rzucaj tam co jest. No dobra, tak, przeżyjemy to. Ale chyba. Drewno zeszło, no, oby doszło do dna. Teraz drewno. Tak. Jak na studniówce. To co? Dostawisz ten stawiam? Tor? Stawiam no, tor. Buduj. Jedziemy. Yeah! Jest, poszło. Mamy to. A raczej... Bandity były daleko. Były. Jeszcze dorzucę tutaj, jeszcze zabiorę ten tor. Oj, wywaliło mi tor. No dobrze, to co? A co jest następne? Poczekaj, jeszcze rzucimy okiem. Turbo Diesel Engine Tube. Snow, a potem śnieżny będzie. A my w końcu dojechaliśmy na ten śnieg, czy nie? Nie, zginęliśmy, bo żeśmy tam się zapętli. Moi drodzy, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Patrz, nawet cię Korle nie pytam, bo taka, wiesz, ekspresówka. Po prostu lecimy teraz do Korle.
i zobaczymy, czy uda nam się, o, muzyczka z windy, czy uda nam się dożyć do tej zimy, zobaczyć, czy tam dojdziemy. Nie wiem, kiedy będzie odcinek u Korle, ciężko mi powiedzieć. Korle, ty wiesz, kiedy go będzie? Jakoś później niż u ciebie, nie? Czyli jeżeli oglądacie go na bieżąco, czyli w 1 października o godzinie 18, to on będzie po 1 października, tam drugi, trzeci, nie wiem, jak to wyjdzie, jakoś tak. Więc dziękuję wam serdecznie, Korle, tobie też dziękuję. Slupsis. Okazał się przyjemne, nie? Tak, siostrzyczki są zadowolone, że słupa dostały. Przenosimy się do Korle i tam kontynuujemy naszą podróż. Trzymajcie się, wielka piona, i do zobaczyska. Cześć! Hej, hej! Timelapse time!